Uczestniczył pan w wielu, jeśli nawet nie w większości rozpraw. Jak to wyglądało przed sądem? Jakie były argumenty drugiej strony? Bo pan występował też tutaj jako jedna ze stron, czy jako świadek? Znaczy tak, ja raz, że Ruch dla Grudziądza zgłosił się jako strona, czy wspierająca mieszkańców, to jedna rzecz, a druga, lokatorzy powołali mnie jako świadka i głównie sąd interesowały intencje, które przyświecały władzom miasta w momencie wnoszenia aportu do GTBS-u. To wyjaśniałem na każdej rozprawie. Myślę, że zostało to przez sąd dobrze przyjęte i również przez mieszkańców. Rozmawialiśmy też o pewnych nieprawidłowościach widocznych gołym okiem, jakie występują o co też sąd się dopytywał, na styku spraw między MPGN-em a GTBS-em, prawda, różne bzdury organizacyjne nawet, które w tym występują i głównie o tych sprawach rozmawialiśmy. Natomiast od wielu miesięcy pilotujemy, prowadzimy, wspieramy lokatorów w ich walce o swoje lokale. No i cieszę się, że właściwie ta uchwała Sądu Najwyższego, która jednoznacznie rozstrzygnęła, że TBS nie miał prawa sprzedawać tych budynków, właściwie moim zdaniem ona na swój sposób kończy pewien proces, ponieważ jest ona de facto ważniejsza nawet niż precedensowe rozstrzygnięcia, czyli rozstrzygnięcia sądów, które już też stwierdzały, że działanie TBS-u było po prostu bezprawne, że nie miał on prawa sprzedawać tych mieszkań, ale tak jak powiedziałem, w polskim prawie właściwie to prawo tego precedensu nie obowiązuje, natomiast tutaj w tym wypadku jednoznacznie swoją uchwałą Sąd Najwyższy te kwestie rozstrzygnął, dlatego myślę, że teraz ta droga do unieważnienia aktów notarialnych zawartych przez GTBS i sprzedaży tych mieszkań będzie dużo prostsza. To jest oczywiście dla miasta ogromny problem. Myślę, że po wyborach to będzie w ogóle nasz problem i będziemy go musieli rozwiązywać, ale jesteśmy oczywiście gotowi na to i mamy dobrą wolę. Natomiast to, czego będziemy też pilnowali, to tego, aby tym razem, ponieważ będzie to sprawa nie tylko kłopotliwa z punktu widzenia prawnego, ale będzie to też sprawa piekielnie dla miasta kosztowna. Za to ktoś będzie musiał zapłacić. Będą działania, żądania odszkodowawcze nabywców, prawda, i tak dalej, którym trzeba będzie, te koszty trzeba będzie ponieść i myślę, że czas wreszcie, aby zadbać o to, żeby ci, którzy z ogromnym uporem, wbrew oczywistym dowodom i faktom w to brnęli, żeby wreszcie te konsekwencje po prostu czy jakiekolwiek. Jakie to konsekwencje miały być i kogo miałoby dotyczyć i dokładnie w jakiej sprawie? Co pana zdaniem tu zostało nieprawidłowo, delikatnie mówiąc, podjęte, zrobione? To znaczy ja myślę, że w całym postępowaniu, zarówno ze strony GTBS-u, władz GTBS-u, prezesa GTBS-u, prezesa MPGN-u, ale również władz miasta i prezydenta Grudziądza, myślę, że potrafimy udowodnić, że cała sprawa nie była efektem jakiegoś niezamierzonego błędu, ale świadomej działalności wbrew prawu. No, a myślę, że żyjemy w państwie, gdzie taka świadome łamanie prawa kończy się. Tutaj były chyba przetargi, więc trudno będzie to udowodnić, chyba że miało to podłoże korupcyjne. A to już trochę jest. W tym wypadku nie chodzi o przetargi, czy o w jakiej formie to sprzedawano, tylko to, że TBS nie miał prawa tych budynków sprzedawać. Podnosili to mieszkańcy, podniósł to sąd w pierwszej instancji, natomiast proceder trwał dalej, nie został zatrzymany, natomiast będzie to miało ogromne i bardzo kosztowne konsekwencje dla miasta i sądzę, że ci, którzy się tego dopuścili, narażenie na szkodę, tak? Potrafimy udowodnić, że zrobili to świadomie, powinni też ponieść wynikające z tą. Nieświadome też podlega tutaj konsekwencjom. No myślę, że jeżeli nieświadome, to myślę, że tym gorzej.
Sądzę, że ja jednak sobie twierdzę, że to było świadome i robione z premedytacją, natomiast jeżeli było robione nieświadomie, no to wtedy się należy zastanowić, co ci te osoby robią na stanowiskach prezesów i prezydentów. To dosyć takie ostre i mocne, że tak powiem, argumenty, jeżeli faktycznie tak było. Co mogłoby kierować w związku z tym i czemu miałoby to służyć? No, ja wolałbym tutaj nie analizować intencji. Myślę, że to była po prostu zła wola i jakieś powody. Jakie? No, wolę się ich nie domyślać, żeby tutaj nie... Jest pan ostrożny, tak? Jestem ostrożny i myślę, że to politykowi wychodzi z reguły na dobrze. W polityce trzeba być ostrożnym. W ferowaniu ocen.